Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbędzie się coroczne sympozjum z cyklu Oblicza. Tym razem poświęcone będzie przemianom cywilizacyjnym. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:30 Eucharystią w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Przemiany cywilizacyjne to dziś niezwykle istotny temat, którego problematyka zostanie poruszona w trakcie kongresu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo szybko zachodzą te przemiany cywilizacyjne. Widzimy, jak destrukcyjne są dzisiaj działania wielu środowisk, wielu ideologii. Chcą zniszczyć to, co jest fundamentem naszej chrześcijańskiej cywilizacji, która tak naprawdę jest cywilizacją, która służy człowiekowi. Jednym z narzędzi, który wykorzystuje się do przeprowadzenia zmian społecznych, jest język. Aby zmienić świadomość ludzi, trzeba najpierw wprowadzić zmiany w języku, mówi redaktor Dariusz Pogorzelski, wydawca serwisów informacyjnych w telewizji Trwam oraz jeden z prelegentów dzisiejszego sympozjum. Widzimy, co dzieje się z pojęciami. Na przykład zmienia się definicję wielu ważnych słów, na przykład rodzina, małżeństwo. Wprowadza się nowe terminy, używa się sloganów, narzuca się feminatywy. Wreszcie, aby zradykalizować nastroje społeczne, do debaty publicznej wprowadza się wulgaryzmy. Co mogliśmy obserwować w ostatnich miesiącach na ulicach polskich miast, gdy organizacje feministyczne i ruchy lewicowo-liberalne organizowały proaborcyjne protesty. Prowadzona w ten sposób antydebata promowana jest przez libertyńskie media, dlatego prelegenci toruńskiego kongresu problem przemian cywilizacyjnych ukażą w kontekście działalności właśnie mediów. Właśnie to media, wydaje się, są zatruwane tym wirusem tej rewolucji kulturowej, feministycznej, seksualnej, które próbują wszystko destabilizować. Konsekwencją tej destabilizacji, jak dodaje rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ojciec dr Zdzisław Klawka, jest rozkład sumienia. Prelegenci toruńskiego sympozjum to autorytety w dziedzinie mediów. Wśród nich przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw środków społecznego przekazu ksiądz arcybiskup Wacław Depo, ksiądz profesor Tadeusz Gus z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy redaktor Wojciech Reszczyński. Transmisja od godziny 11 w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Prezydent Andrzej Duda powołał zespół do spraw sędziów pokoju. Pracami zespołu pokieruje profesor Piotr Kruszyński. Sekretarzem został prezydencki doradca Paweł Mucha. Sędziowie pokoju znani są polskiej tradycji na ziemiach polskich, byli w XIX oraz na początku XX wieku. Orzekali w sprawach cywilnych i karnych. Instytucje te zniesiono w 1938 roku. Polska ma ogromną tradycję już w Księstwie Warszawskim 1807, w Królestwie Polskim 1815, w II Rzeczpospolitej. Czyli przed II wojną światową instytucja ta funkcjonowała? Mówił w programie Polski Punkt Widzenia mecenas Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra. Od wielu lat instytucja sędziego pokoju funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii oraz Belgii. W Polsce wprowadzenie instytucji sędziów pokoju wpłynie na poprawę działania wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim odciąży sądy powszechne. Sądy są dzisiaj wielkimi worami pęczniejącymi od spraw dużych i małych spraw. Jeżeli w 2002 roku wpływało do sądów 8 milionów spraw, to już w 2020 20 milionów spraw. To jest ogromny wzrost. Z tego 19 milionów są to sprawy w sądach rejonowych, a więc z natury sprawy drobne. Jak podkreśla mecenas Lech Obara, sędziami pokoju są osoby, które nawet nie muszą mieć wykształcenia prawniczego, lecz cieszą się zaufaniem w określonym środowisku. Są to częstokroć liderzy danego środowiska, a znamy takich w różnych środowiskach osoby, które jeżeli nie realizują się poprzez funkcje ławnicze, to w inny sposób po prostu stają się autorytetami dla określonej grupy osób i one właśnie by były sędziami pokoju, które te drobne sprawy, sprawy, które sąsiedzkie, sprawy drobne i cywilne, i karne, ale drobne, mogliby rozstrzygać
a więc na czymś w rodzaju rozprawy. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie powołanego przez prezydenta Andrzeja Dudę Zespołu do spraw sędziów pokoju odbędzie się w przyszłym tygodniu. Przedsiębiorcy liczą na Krajowy Plan Odbudowy. Mają nadzieję, że przygotowywane rozwiązania pozwolą im nadrobić straty i stanąć na nogi. Trwają konsultacje społeczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Założenia programu nie są jeszcze znane, ale przedsiębiorcy liczą, że skorzystają z przygotowywanych rozwiązań. Każda forma ulg byłaby dla mnie na pewno budująca, ponieważ płatności cały czas mam i jakby muszę cały czas starać się o to, żeby gdzieś w jakikolwiek sposób zarabiać. Mówi właściciel restauracji Grzegorz Firkowski. Największe straty poniosły lokale gastronomiczne, sale fitness czy pensjonaty. By pomóc małym przedsiębiorcom, należy zreformować ryczałtowy ZUS, mówi Adam Abramowicz. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw podkreśla, że to istotne rozwiązanie dla niewielkich rodzinnych firm. Liczymy na to, że tak jak w innych krajach, składka na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy będzie dostosowana do jego dochodu, a nie ryczałtowa i tak wysoka jak dzisiaj. Krajowy Plan Odbudowy powinien zakładać szereg rozwiązań usprawniających pracę dużych przedsiębiorstw, zaznacza Abramowicz. To pomogłoby w ograniczeniu biurokracji, a tym samym kosztów firmy. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw apeluje także o zmiany podatkowe, w tym obniżenie VAT-u dla turystyki i gastronomii. Branża, która przez rok nie może pracować, bo jest zamknięta, tak jak tutaj turystyka, czy gastronomia, czy branża ślubna, musi dostać jakąś możliwość szybszego odrobienia strat, więc te instrumenty także powinny być stosowane. Na razie Krajowy Plan Odbudowy znajduje się w fazie konsultacji. Krytyczne uwagi wobec planu ma Unia Metropolii Polskich, oświadczył jej prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. My się nie zgadzamy, żeby Krajowy Plan Odbudowy był funduszem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Według prezydentów dużych miast związanych z opozycją podział środków z unijnego funduszu odbudowy będzie niesprawiedliwy, bo będzie faworyzował małe miasta i wsie. Nie da się podnieść Polski po kryzysie, jeżeli nie będzie finansowania z funduszu odbudowy tych wszystkich potrzeb, które są w większych miastach, ponieważ to te miasta są kołem zamachowym polskiej gospodarki. Powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Unia Metropolii Polskich apeluje do rządu o jasne kryteria przydzielania środków z KPO. Sposób wydatkowania określiła sama Unia Europejska. 37% środków zostanie przeznaczonych na ochronę środowiska i służbę zdrowia oraz 20% na transformację cyfrową. To również działania, które będą poprawiać jakość usług publicznych. Jakość usług publicznych poprzez e-usługi publiczne będą poprawiać jakość usług świadczonych przez przedsiębiorców, bo to również cyfryzacja sektora przedsiębiorców, tak aby ta cyfryzacja technologii, procesów produkcyjnych weszła na stałe do działalności przedsiębiorców. Firmy, które najmocniej ucierpiały w czasie kryzysu, będą mogły zmienić profil działalności. Na ten cel trafić ma ponad 1 300 000 000 zł. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak apeluje, by już teraz pozwolić przedsiębiorcom swobodnie pracować z zachowaniem reżimu sanitarnego. Po pierwsze, to trzeba przestać się łudzić, że ten wirus, nie wiem, któregoś dnia nagle się sam wystrzeli w kosmos i go nie będzie. Musimy się po prostu nauczyć z tym żyć. Szczegóły Krajowego Planu Odbudowy zostaną zaprezentowane pod koniec marca. Umowa na realizację drogi S19 pomiędzy przejściem granicznym w Kuźnicy a Sokółką podpisana. Odcinek będzie częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia. Znacząco ułatwi ruch przygraniczny. Od lat mieszkańcy Podlasia zabiegali o budowę nowej trasy. W 2025 roku już będziemy mogli spokojnie chodzić po ulicach Sokółki. Już nie będzie tam tirów, które będą tranzytem przejeżdżały przez nasze miasto, tylko obwodnicą. Wskazuje Piotr Rećko, starosta Sokulski. Blisko 16-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej będzie prowadził z Sokółki do przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy. Tuż przy granicy trasa będzie miała po 6 pasów w obu kierunkach. Powstanie też niezbędna infrastruktura, m.in. duży parking, mówi Wojciech Bożuchowski,
dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Będzie to parking, który został przeliczony na pojemność rzędu 860 pojazdów ciężarowych, 210 pojazdów osobowych, autobusy, plus również miejsca do ładowania. Nowy odcinek będzie częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, przypomina minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ta odnoga Via Carpatii będzie zrealizowana do 2025 roku, podobnie jak cała Via Carpatia w Polsce. Jak cała droga, która ma być tym i będzie tym motorem rozwoju całego regionu. Nie tylko Podlasia, ale również i Lubelszczyzny, jak i Podkarpacia. Budowa odcinka S19 Sokółka-Kuźnica będzie kosztowała ponad 500 mln zł. Środki na realizację całej trasy S19 rząd zabezpieczył już w 2017 roku w Krajowym Programie Drogowym. 1 września 2022 roku odbędzie się Narodowy Pogrzeb Bohaterów Westerplatte. Na Półwyspie prowadzone są prace archeologiczne. Trwają też przygotowania do budowy nowego cmentarza i muzeum. Teren Westerplatte był przez lata zaniedbany. Blisko 80 lat na odnalezienie czekały też doczesne szczątki 9 bohaterów walk obronnych z września 1939 roku. W przyszłym roku ma być gotowy już nowy cmentarz wojskowy, który będzie sercem Półwyspu, miejscem zadumy i refleksji o tym, co wydarzyło się tutaj w pierwszych dniach września 1939 roku i pierwszym miejscem także, w którym zobaczycie Państwo, wszyscy goście w ciągu najbliższych kilku lat na Westerplatte, prawdziwą placówkę muzealną. Zapowiada dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki. Na 1 września 2022 roku planowany jest Narodowy Pogrzeb Bohaterów Westerplatte. Na czas prac ekshumowane zostaną szczątki majora Henryka Sucharskiego oraz kaprala Andrzeja Kowalczyka. Będą tymczasowo przechowywane w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku. Archeolodzy w kolejnym etapie poszukiwań skupią się na wartowni numer 5, w której zginęło co najmniej 6 żołnierzy oraz na willi oficerskiej. Będziemy przeszukiwać pod kątem archeologicznym teren Westerplatte do momentu pewności, że żaden z naszych bohaterów nie pozostał porzucony, nie pozostanie sam. Na Półwyspie prowadzone są też prace saperskie. Już pod koniec przyszłego roku dostępny będzie dla zwiedzających historyczny budynek elektrowni z nową wystawą. Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku zakończy się w 2027 roku. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 10. Zapraszam.